Nowa prawica, proszę bardzo. Bardzo proszę. Dokładnie, gwoli ścisłości chciałbym powiedzieć, że Donald Tusk i profesor Gliński nie są liberałami, przynajmniej Donald Tusk też nie pokazuje tego w czasie swoich rządów. A propos Margaret Thatcher, chciałbym się zapytać, no bo z powodu jej śmierci w ostatnich dniach nastąpiła taka fala entuzjazmu i zainteresowania poglądami konserwatywno-liberalnymi i koliberalnym spojrzeniem na sprawy gospodarcze. Jednocześnie sytuacja Wielkiej Brytanii końca lat 70. Polski obecnie jest podobna. Dlatego chciałbym się zapytać pani poseł, czy poparłaby reformy w wykonaniu Margaret Thatcher, polegające między innymi na obniżce podatków, ukróceniu wszechwładzy związków zawodowych oraz powszechnej prywatyzacji? Jeśli idzie o obniżenie podatków, jeśli idzie o obniżenie klasycznych, może zacznę tak, klasycznych reform, które wprowadzała pani Margaret Thatcher, do końca u nas nie dałoby się wprowadzić. Z różnych przyczyn długo by o tym ale mówić. Mamy różne gospodarki, różne systemy również. Musielibyśmy zacząć w ogóle od zmiany konstytucji, co jest, jak pan wie, w dzisiejszej sytuacji politycznej po prostu niemożliwe do zrobienia, więc nie będziemy mówić o rzeczach na ten moment niemożliwych. Trzeba by mieć 308 głosów w Sejmie przy naszej polskiej konstytucji, żeby móc pójść do przodu i mocno kraj, ale jeśli można, zasada, nie przeszkadzajmy sobie, będzie okej. W związku z powyższym powiem tak, jeśli idzie o obniżenie podatków, powiem panu tak, pierwszy guzik, który przycisnęłam za obniżeniem podatków dla tych, którzy zarabiali najwięcej, to było za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Miałam bardzo mieszane uczucia, bo te najbogatsze osoby to jest około 1% i tam obniżenie nastąpiło o 8%, a dla wszystkich tych, czyli ponad 90%, tylko o 1%. Ja uważam, że powinniśmy jednak zrobić zupełnie odwrotnie, czyli podwyższyć jednak podatki dla tych osób, które najwięcej zarabiają w tej sytuacji, którą w tej chwili mamy, natomiast obniżyć wobec tych, którzy zarabiają najmniej. Pierwszy 1000 zł dla emeryta i rencisty powinien być wolny od podatku i to z tego względu, że oni tutaj te środki zostawią w naszym polskim systemie, który będzie również powodował to, że konsumpcja będzie w miarę dobrym poziomie i pozwoli na to, żebyśmy suchą nogą przeszli przez kryzys. Oczywiście ja mówię w bardzo takim telegraficznym skrócie. Co do powszechnej prywatyzacji, powiem panu tak, strategiczne elementy, takie jak elektroenergetyka, jak polskie chociażby lotnictwo. Ja bym się zastanowiła nad tym, czy jednak tutaj, a może inaczej, jestem pewna, że są pewne strategiczne gałęzie, gdzie nadzór, czy może inaczej, to, że one są w gestii państwa, jest jak najbardziej potrzebne z punktu widzenia bezpieczeństwa chociażby energetycznego naszego państwa. No, nie to sądzi jest pani, jasne, że prywatyzacja oczywiste. Spowoduje co do pozostałych, jestem za tym, żeby kapitał wzmacniać, natomiast nie tak, jak zrobiono to w latach 90., bo dzisiaj tak naprawdę nie mamy na nic wpływu, jesteśmy pustynią i jesteśmy krajem magazynów, a nie krajem takim, jakim powinniśmy być, czyli większych nakładów na polską naukę, na badania naukowe, na nowoczesne technologie, tak abyśmy się stali państwem polskiej myśli technicznej, ekonomicznej, społecznej, a nie tylko krajem magazynów. Niestety poszło to za daleko w 90-tych latach, dzisiaj mamy tego skutki i dzisiaj trzeba myśleć o zupełnie innych reformach. Proponuję